Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj u mnie na kanale będzie gościł tak pod tytułem Ach ci faceci. Tak wymyśliła nasza wspaniała koleżanka YouTube'owa vlogmisterka. Pozdrawiam cię serduszko bardzo, bardzo mocno i ściskam, kochana. Dziękuję za zaproszenie. Z tego co kojarzę, to już bardzo dużo dziewczyn nagrało ten tag, a ja jak zwykle na szarym końcu. Ale przepraszam, z tagami tak mam, że ja nie wiem dlaczego, ale długo zwlekam z ich nagraniem. A to chyba najprostsze, usiąść i poodpowiadać na pytania, które ktoś nam zadaje. Na pewno jeszcze otagowała mnie do tego Karolina Myśliwiec, którą również serdecznie pozdrawiam i wydawało mi się, że ktoś jeszcze, ale w tym momencie nie pamiętam, przepraszam. Dziewczynki, nagrywam dla was wszystkie, a przede wszystkim dla ciebie, kochana. Przechodzę do pytań od razu i zaczynamy zabawę. Pierwsze pytanko jest takie, jaki typ, twój ideał faceta kiedyś i dziś? Słuchajcie, typ faceta, jeżeli chodzi o urodę, bo chyba raczej o to chodzi, to mi się podobali zawsze bardzo, bardzo, bardzo brzydcy mężczyźni. Zawsze wszystkie koleżanki naśmiewały się ze mnie, że co ja widzę w takich paszczurach. Dosłownie tak było. A ja zawsze w jakiejś brzydocie znalazłam to piękno. Teraz ten gust mi się troszkę zmienił. Teraz podobają mi się przystojni faceci. Przystojni faceci, ale jaki jest ideał faceta? Ideał faceta. Ciepły, opiekuńczy, ale też stanowczy ze swoim własnym zdaniem. O, taki typ faceta. Pytanie numer dwa. Czy wolisz facetów typu bad boy, czy miłych i romantycznych? Najlepiej to taka krzyżówka by się przydała w domu, wiecie, taki fajny jak trzeba to weźmie i pokaże co potrafi, a jak potrzebujemy ramienia do wypłakania się i utulenia, to służy tym swoim ramieniem. Taka krzyżówka. Mój misiek chyba taki jest, taka krzyżówka, ale bardziej bad boy. Trzecie, aktor, który skradł ci serce. Tutaj wam aktor, który skradł moje serce. Więc co, ja tak za bardzo wiem, kto skradł, nawet dwóch skradło moje serce. I tu wam wstawię zdjęcia. Stracę wam tylko, że jeden z nich grał w Uniwersalnym Żołnierzu. Pamiętacie? Kto to taki? Pokażę wam. Czy wierzysz... O, czekajcie, nie. Czwarte. Czy twój mąż, partner odpowiada twojemu typowi ideałowi faceta? Myślę, że tak, że tak, chociaż mogłoby być czasem bardziej romantyczny. Ale kocham go i wszystkie jego wady i zalety i myślę, że jest moim ideałem i już bym nie chciała nigdy nikogo innego. Mam nadzieję, że to jest ten jedyny. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Zdarza ci się i czy przetrwała ona próbę czasu? Tak, zakochiwałam się, ale raczej to było takie... Nie było to piękne zakończenie cudownej bajki. Raczej nie przeszło to próby czasu. I tak. A z Miśkiem to była inna historia i my się poznaliśmy w pracy i jakoś tak spodobał mi się, był miły, szarmancki, grzeczny, wychowany, ale także do innych osób miał takie stanowcze zachowanie. Ale żeby jakaś amora, show amora mnie, wiecie, ukła, to nie, to przyszło z czasem. Co prawda po 3 miesiącach
chyba już zamieszkaliśmy razem, także troszkę to potrwało i w końcu ten amorek mówi: a, szele i was. I tak było. Twój trik, który zawsze działa na facetów, czy gdy czegoś potrzebujesz? Chyba nie mam żadnego takiego triku. Mówię normalnie, jakbym coś potrzebowała, jak ktoś się nie zgodzi, to nie, ale chyba nie mam jakichś tam maślanych oczek. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to jak rozmawiam z facetami, to zmieniam głos. I to też jest, że z niektórymi kobietami też tak piszczę, a z niektórymi jestem taka, wiecie, no, normalna. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami właśnie ten głos jest taki bardziej ti, 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 a za chwilę, no, normalnie gadam z kim innym. To zależy, ja tego nie kontroluję, tylko łapię się na tym, że właśnie bardziej do facetów piszczę. O, to może to jest ten mój trik? Kto wie? Pierwsza rzecz, cecha, na którą zwracasz uwagę u nowo poznanych mężczyzn, oczy. Ale patrzę w oczy tak w głąb, tak. Dużo osób się peszy, bo ja strasznie patrzę w oczy tak dogłębnie. Tak się wiercam w ich umysł i próbuję rozszyfrować. Taka mała zabawa w psychologię i oczy u mnie naprawdę grają dużą rolę u mężczyzny. No i chyba to, że czy jest zadbany, tak? No chyba każda kobieta lubi, jak mężczyzna jest zadbany, ładnie wygląda, ładnie pachnie, czysto i schludnie jest ubrany. To chyba to. Na oczy na pewno, na oczy sprawdzam. No i czy ma czyste paznokcie? O tak mogę to skomentować. Mężczyzn. Ósme. Jesteś wolna. Przypruję poderwania cię przez przystojnego faceta. Twój ideał. No, jesteś niedostępna, nieśmiała. Flirciara, przejmujesz pałeczkę. Flirciara. Ja zawsze... Wszędzie i o każdej porze kokietuję, rozmawiam, żartuję, flirtuję z mężczyznami. Było tak zawsze, jest i będzie. Bez żadnych oczywiście podtekstów tutaj, bo ja po prostu lubię taką kokieteryjność. Jest takie słowo? Chyba jest. Lubię taką zabawę właśnie. Taka już jestem i zawsze to robię, także na pewno kokietuję. Powiem wam, że miałam kilka sytuacji, gdzie mężczyzna przez to myślał, że ja go uwodzę wręcz, a to było tylko takie, wiecie, niewinne i czasami były przygody takie z tym związane, niekoniecznie miłe z mojej strony, ale... Dziewiąte, pierwsza randka, pocałunek, a może coś więcej. Wiecie co, nie uwierzycie mi, ale ja nigdy w życiu na takiej prawdziwej randce nie byłam, nie chodziłam. Jeżeli się tam spotykałam z jakimiś chłopakami, oj, to byłam strasznie całuśna. Czy było coś więcej na pierwszej randce? Nie wiem, nie pamiętam. Myślę, że mogło się zdarzyć. A dlaczego nie? Bo ja spotykałam się z chłopakami, tych, których... Jeżeli już się z kimś spotykałam, to ich długo znałam. Nie było tak, że ja poznałam w jeden dzień jakiegoś faceta i już. Nie, nie, nie. Ja się spotykałam, ja byłam w kręgu samych chłopaków, można było powiedzieć. I zawsze w jakimś tam stopniu ich znałam. Także to nie było nowe osoby, nowo poznane osoby. Ale jeżeli chodziłoby, że randka, to na pewno bym się wycałowała, na pewno, na 100%. Moje wymarzone zaręczyny, romantycznie, tylko we dwoje, niespodziewane, zaplanowane, zaskakujące, z pompą. Moje zaręczyny... a propos zaręczyn, to właśnie mija 10 lat. Minęło 10 lat. O, ja się pochwalę, bo jestem bardzo dumna z mojego mężczyzny. 10 lat, jak jesteśmy zaręczeni. Chcieliśmy, powiem tak, to była taka historia, że nie myślimy o ślubie z tego względu, że nie wiem dlaczego. Szkoda nam pieniędzy, tak szczerze mówiąc, na to, żeby mieć papierek.
tak jest nasze podejście i tak, tak jest. Ale chcieliśmy, żeby ten związek też nie był taki na kocią łapę. Taki, chcieliśmy w jakimś stopniu to zlegalizować. O, może tak, jeżeli ktoś już jest zaręczony, to, to inaczej to, to brzmi, tak? Inaczej to brzmi, inaczej to wygląda. I właśnie rozmawialiśmy tam parę razy, poznaliśmy, byliśmy chyba, nie wiem, 3 miesiące ze sobą, jak doszło do oświadczeń. To było w ogóle... Mieliśmy wychodzić na miasto, to był weekend akurat wtedy bodajże, albo i nie, nie pamiętam już, to było tak dawno, 10 lat temu. Ale zawsze w ten jakoś, chyba weekend, bo my zawsze z mamą rozmawialiśmy przez weekend i Misiek wrócił z pracy, czy skądś tam przyszedł, czy jeszcze nie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy już razem, no to chyba przyszedł z pracy i chodził taki poddenerwowany, mówię, coś się stało, coś odwalił. Pytałam się, co ci jest, coś tego, on nie, nic nie. To moje łóżko czyszczy. Nic takiego, nic się nie dzieje, szykuj się szybciej, idziemy na te zakupy. I mówi, dobra, to chodź jeszcze, zadzwonimy teraz do mamy. A ja mówię do niego, ej, no nie teraz, już jak wrócimy ze sklepu, nie teraz, teraz. No mówię, to dzwonię, zaraz przyjdę. No to ja zaczęłam dzwonić, rozmawiać i mama mówi do mnie, no to daj mi Marcina. Ja dałam i on w tym momencie zapytał się, on w tym momencie zapytał się mojej mamy, czy może ją prosić, sorry, wspomnienia wróciły, czy może ją prosić o moją rękę, tak jak kiedyś mężczyźni pytali właśnie ojców, oczywiście mój tata już bardzo dawno nie żyje, świętej pamięci, i zrobił to na odległość, pytając się pierw mojej mamy, po czym ja stałam jak wryta, bo on to zrobił przy mnie, ja stałam jak wryta i było na głośniku, na głośno mówiącym, że mama wszystko słyszała, była świadkiem właśnie tych oświadczeń. Wtedy klęknął, wyciągnął pierścionek i ja prawie zemdlałam. I to było tak piękne. To było chyba najpiękniejsze, co może się zdarzyć dla kobiety, oprócz urodzenia dzieci, bo to jest... Ale taka właśnie chwila, taka zaskakująca i naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. Byłam naprawdę bardzo, bardzo zaskoczona. Pierścionek był przepiękny i taka historia wzruszająca. I to było właśnie dokładnie 10 lat temu. 10 lat temu i 4 dni. O tak. Także... tutaj odpowiemy sobie niespodziewane, zaskakujące z pompą, nie romantycznie, tylko we dwoje. To też nie, no bo nie było żadnej imprezy, nie było żadnej kolacji, nie było nic, była tylko rozmowa z moją mamą i same oświadczyny. I to było właśnie romantycznie, tylko we dwoje. Niespodziewanie. To były czasy. Było pięknie, fajnie. I teraz 11, ostatnie pytanie. Na jeden dzień stajesz się mężczyzną. Co robisz? Co ja robię? Syna. Syna robię. Dom buduję, drzewo sadzę. Chyba nic specjalnego, no bo zależy jakim facetem. Dziewczyny bardzo fajnie odpowiadały, ale ja chyba bym robiła syna. Ten jeden. Po prostu chyba chciałabym się poczuć, jak to jest być mężczyzną. Jakie są doznania, co wtedy myślę jako mężczyzna. Na przykład... Ale coś konkretnego zrobić? Nie, raczej nie. Syna bym zrobiła. A to nie jest takie łatwe, jakby się każdemu wydawało. No, świetny tak. No, trochę się wzruszyłam, trochę się pośmiałam. Fajnie, fajnie. Pokażę wam... Aha, to już wam pokazałam. Jaki ideał faceta kiedyś i dziś. Aktorzy, pokażę wam aktorów i to już widzieliście. Fajni faceci. Ale mój misiu też jest fajny. Dobra, bo się rozgadałam, peple już głupoty. Dziękuję ślicznie za otagowanie, kochana.
vlogmisterko i inne dziewczyny również dziękuję. Ten tak odpowiadam dla was wszystkich. Sprawdzę, kto jeszcze go nie nagrał, ale dziewczyny już chyba wszystkie odpowiedziały, także poszukam na pewno i jeżeli coś, to na dole zostawię, kogo taguję i kogo zapraszam do odpowiedzenia na te pytania. Dziękuję ślicznie, do następnego. Mam nadzieję, że równie miłego dla mnie, jak i dla was. Dla was, jak i dla mnie, o tak. Do zobaczenia, pa pa. Pa pa. Emocje za duże.